Bruno Orchowyst od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi, profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów. Czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym. Ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik
zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie, wypełnia treść czasem komunikatów. Z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobywa laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, i tak dalej. Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu tą publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem. Pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałam świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej, no to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa
policji, organów ścigania żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia. I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona, patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa, część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu i wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzieliłam takiego wywiadu. Ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Film Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca. Ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale dał się, ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała, w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii. I jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się. Skończył się przystanek autobusowy. Mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód. Młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak. A dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku, zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no, jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy i to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element, mianowicie na podświadomą aktywność umysłu. Jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie.
o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim, gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuję telefon z TVN24, czy bym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe, to nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność no targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. Pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Mówi pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk? Z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron
jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w dwóch tomach. Ale proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich trzech wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi trzema dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem trzy nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono. Sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono. To był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak Pan myśli, jaki procent sprawców? Jak Pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście. Na rzeczy też nie wiem. Ile? No,
60%. 60%. A pan? 50? 70. A pan? Co? Mniej. No dobra. Proszę państwa, 5%. Czyli sprawcy wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Jak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co? Futbol amerykański. Futbol amerykański. Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi. A? Sześciokrotny. On zabił kochanka swojej żony. Ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów. On się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował, dobrano prawie że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem. Znaczy w sensie tego wyrazu nie było. No nie no, Afroamerykanin. Ale moment. Ale wtedy wolno było. Bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Proszę, ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista. Że to... Nie, to na tak chyba nie mam znaczenia, bo mówię wam, bo też przy wykreślonym nie wolno, chociaż to stara dzień. No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin. Wie pani, wiecie państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. Tak mówią ci koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnych Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zdaję, będą pytania, jak ja skończę. A to i teraz to pani chce, bardzo proszę. A to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę. Bo pan powiedział inteligentny dyletant. Tak, a sprawie tak. Czemu dyletant? W jakiej dziedzinie ma? Proszę panią, jeżeli człowiek, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy ja się znam na chemii, ja się tego nauczyłem. Ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem. Jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych, czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek. Prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze. Trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład. Czy na literaturze, ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest
drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj, Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no, może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę Państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoich działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę, ale najpierw urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu poszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych, tamtego oszukałem. Niech się Pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie Pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna, ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do Panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, że ja, znaczy zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność, jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa,
I tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw, tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie? Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Ja na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana, prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów. Nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest ten. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurdupele nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z określonego, z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale mamy, ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne. Identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 200 000 000 ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to no, nosi kilka lat, no. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych, ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia, kryminalna nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak. Często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę, w domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszę, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 tysięcy złotych, znaczy, że no kobito, no. To jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę
i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację, mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza, wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija, wtedy oni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem, quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu, sobie myślę, tak cholera, nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i trzepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem, wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej w wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak?
bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę państwa, no to jest tyle na tyle.